Witam w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imieniem Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Znajdujemy się w pracowni anatomiczno-zootechnicznej. Jestem nauczycielem tej szkoły i pragnę zaprezentować zawód technik weterynarii. Podobnie jak ludzie, tak i zwierzęta potrzebują czasem wizyty u lekarza. Ich leczeniem zajmuje się lekarz weterynarii, ale podobnie jak lekarz medycyny potrzebuje pomocy pielęgniarki czy pielęgniarza, tak też lekarz od zwierząt potrzebuje pomocy technika weterynarii. Technik weterynarii jest prawą ręką weterynarza. Nie tylko może samodzielnie wykonywać zabiegi, ale również działać z zakresu higieny nad zwierzętami. W hodowli technicy weterynarii sprawują kontrolę, opiekę nad zwierzętami, wykonują zabiegi związane z inseminacją zwierząt, z udzielaniem pomocy przy porodach, a w potrzebach i koniecznościach stosują odpowiednie leczenie. Technicy weterynarii znajdują również zatrudnienie w inspekcji weterynaryjnej, w zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach nadzoru sanitarno-weterynaryjnym. Aby prawidłowo wypełniać zadanie technika weterynarii, należy pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt. Stąd też dzisiejszy temat naszego spotkania: budowa układu pokarmowego przeżuwaczy na przykładzie bydła. Układ pokarmowy ssaków zbudowany jest z następujących odcinków przewodu pokarmowego. Mianowicie pierwsza część to jest jama gębowa. Kolejne gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i jelito grube i ostatni odcinek odbyt. W jamie gębowej znajdują się zęby oraz język. Jama gębowa odpowiedzialna jest, czyli te zęby i ten język, odpowiedzialne są za pobieranie pokarmu oraz mechaniczną ich obróbkę. Dodatkowo w jamie gębowej znajdują się ślinianki, dzięki którym pokarm jest nawilżany i tworzone kęsy. Następną częścią i odcinkiem przewodu pokarmowego, który jest wspólny dla układu oddechowego i układu pokarmowego, jest gardło. Pokarm, który przechodzi przez gardło, wędruje długą rurą poprzez ruchy perystaltyczne do kolejnej części przewodu pokarmowego, jakim jest żołądek. Wyróżniamy następujące rodzaje żołądka, mianowicie żołądek wielokomorowy i tutaj nieobecny żołądek jednokomorowy. W żołądku panuje odczyn silnie kwaśny. Dodatkowo występuje kwas solny, który zabija drobnoustroje, które dostały się wraz z pokarmem do organizmu. Nasz żołądek, czyli żołądek wielokomorowy, występuje u takich zwierząt jak bydło, owce i kozy. Jego specyficzną budową jest posiadanie czterech komór. Najważniejsze komory to największa część żwacz, następna część występująca w naszym żołądku, czepiec, księgi i trawieniec. Trzy pierwsze części, czyli żwacz, czepiec i księgi, stanowią przedżołądek, natomiast ostatnia część jest to żołądek właściwy, czyli trawieniec. W tych mokrych preparatach widzimy poszczególne części żołądka. Pierwsza to jest żwacz, następnie czepiec, kolejne księgi i ostatni trawieniec. Tak wyglądają w rzeczywistości u bydła. Pierwszą i największą częścią żołądka jest żwacz. Jego pojemność waha się w granicach od 120 do 200 litrów. Przełknięte kęsy z części żwacza przedostają się
ku tyłowi. Poprzez odbijanie się i skurcze żwacza treść pokarmowa wędruje ku przodowi. Następnie treść pokarmowa wędruje do przełyku. Trafia do jamy gębowej, gdzie następuje ponowne zwilżenie, rozdrobnienie, zwiększenie powierzchni chłonnej dla mikroorganizmów. Ta czynność powiela się kilkakrotnie, do momentu, kiedy cząsteczki osiągną odpowiednią wielkość, osiadają na dnie żwacza i następuje przejście tych części najdrobniejszych do kolejnego odcinka, do kolejnej części żołądka, jakim jest czepiec. Żwacz i czepiec nie są ściśle oddzielone od siebie, ale spełnia całkiem troszeczkę inne funkcje. Można powiedzieć, że ten czepiec zajmuje się logistyką, decyduje, czy dana treść pokarmowa jest na tyle rozdrobniona i na tyle przygotowana, aby mogła przejść do kolejnego odcinka przewodu pokarmowego i części żołądka, jakim są księgi. Księgi są trzecią komorą żołądka. Charakteryzują się dużą liczbą tworów w postaci liści, kartek z książki, które tworzą dużą powierzchnię chłonną, od 4 do 5 metrów kwadratowych. W księgach wchłaniana jest woda, sód, potas i te księgi, te kartki, które powiedzmy znajdują się w środku tej części żołądka, zapobiegają przy dostaniu się zbyt dużych części treści pokarmowych do kolejnej części żołądka, jakim jest trawieniec. Trawieniec jest żołądkiem właściwym. Główną funkcją trawieńca jest trawienie białka przez enzymy znajdujące się w soku żołądkowym. Kwasowość tej części żołądka waha się w granicach od 2 do 3 pH. Pokarm, który przyszedł przez wszystkie komory żołądka, przez żwacz, czepiec, księgi i trawieniec, trafia do kolejnych odcinków przewodu pokarmowego, mianowicie do jelit. Odcinek przedni jelita cienkiego to dwunastnica. Odchodzą do niej narządy wątroby i trzustki. Dodatkowo w jelicie cienkim następuje ostateczny rozkład pokarmu na proste związki organiczne, takie jak kwas tłuszczowy, glicerol, monocukry czy aminokwasy. Dodatkowo w jelicie cienkim występują tak zwane kosmki jelitowe, wytwarzane przez śluzówkę jelita, dzięki którym powierzchnia chłonna jest o dużo większa i lepsze jest wchłanianie składników pokarmowych. Niestawione resztki pokarmowe przesuwane są do kolejnego odcinka naszego przewodu pokarmowego, naszych jelit, mianowicie do jelita grubego. Jelito grube jest krótsze od jelita cienkiego. W jelicie grubym ssaków zachodzą silne przemiany fizykochemiczne miazgi pokarmowej dzięki bakteriom, które znajdują się w tym części jelita. Jest trawienie pokarmu zasobnego w celulozę, który nie został wcześniej jeszcze strawiony w wcześniejszych odcinkach przewodu pokarmowego. W końcowym odcinku następuje wchłanianie wody, zagęszczanie się miazgi pokarmowej i formułowanie kału. Kał jest wydalany w procesie defekacji przez ostatni odcinek przewodu pokarmowego, jakim jest odbyt. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do naszej szkoły. Mogę zagwarantować, że dowiecie się o wiele więcej. Do zobaczenia.